No na pewno sami z siebie nie do końca może chcą, ale powinni. I dlatego to jest tak ważne, żebyśmy my jednak przychodzili w to miejsce, bo zawsze ktoś się zainteresuje, co ta grupka ludzi robi w tym miejscu. Mówiąc trochę przekąsem, a zupełnie poważnie, to 13 grudnia to jest jedna, wydaje mi się, jednak po pierwsze z tragiczniejszych i smutniejszych dat w historii, przynajmniej najnowszej Rzeczypospolitej, ale też taka, o której powinniśmy pamiętać, bo ona wiąże się oczywiście z tymi wszystkimi tragediami tych ofiar, które stan wojenny pochłonął, ale przede wszystkim z tym, że stało się coś najgorszego, czyli została podcięta nadzieja, która bardzo mocno się w 80 roku pojawiła wśród Polaków i to jest ten najbardziej tragiczny obraz tego 13 grudnia, no ale też to, że dzisiaj się spotykamy, to, że dzisiaj świętujemy i upamiętniamy ten moment i to, że równocześnie w tym samym dniu dzieją się rzeczy z punktu widzenia demokracji bardzo istotne, to pokazuje, że te nadzieje i ta ofiara, którą nieśli ze sobą ci wszyscy, którzy niestety nie przeżyli stanu wojennego, nie poszła na marne, bo dzięki temu dzisiaj żyjemy w demokratycznym państwie, możemy pamiętać o tych wszystkich, którzy doprowadzili do tego, że żyjemy w tym państwie i nawet jesteśmy im to winni najzwyczajniej w świecie, więc jestem przekonany, że niech choćby 10 osób zainteresuje się tym, dlaczego tutaj się spotykamy i może sięgnie do jakichś źródeł, czy dowie się od kogoś starszego, co się wydarzyło 13 grudnia, to już będzie ważne.